Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego 8 modułu kursu Podstawy produkcji zwierzęcej. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Przygotowanie zwierząt do prezentacji wymaga wiele czasu i poświęcenia. Polega na wykonaniu licznych zabiegów niezbędnych do uzyskania wzorowego efektu. Człowiek, który odpowiada za przygotowanie zwierząt na taką okazję, musi być niezwykle wprawiony w tym, co i jak robi. Fitting stanowi zespół zabiegów pielęgnacyjnych, jakim podlegają zwierzęta przed prezentacją. Fitter jest to osoba zajmująca się fittingiem. Najważniejszym celem fittingu jest maksymalnie przybliżyć wygląd zwierzęcia do wzorca rasowego i jak najlepiej je zaprezentować. Zasady fittingu. Zadbać o wygląd zewnętrzny zwierzęcia, prawidłowy pokrój. Skontrolować poszczególne partie ciała. Zapewnić odpowiedni poziom żywienia. Odpowiednio przygotować do prezentacji. Chód, strzyżenie, korekcja racic, kopyt. Wszystkie wyżej wymienione składowe powinny podkreślać silne strony prezentowanego zwierzęcia, zaś jego niedociągnięcia zatuszować. W czasie przygotowywania zwierząt do wystaw, aukcji czy pokazów trzeba pamiętać o odpowiednim przygotowaniu stanowiska. Powinno być dostosowane do prezentowanego gatunku zwierząt. Stanowisko wystawowe, ekspozycyjne musi cechować się odpowiednią wielkością, czystością ściółki i wyposażenia kojca. Ponadto stanowisko wystawowe powinno posiadać poidło z wodą i być zaopatrzone w tabliczkę z opisem zwierzęcia. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.